Cześć Wam. Posłuchajcie, jak większość z Was wie, miałem dzisiaj wielką nieprzyjemność wziąć udział w jednym wywiadzie ze Starym Murańskim. Ze Starym Murańskim, który nie tocząc żadnej oficjalnej walki, żadnej, zero, nic, wypowiada się o sportach walki, jakby był w tym kraju największym ekspertem. Opowiada, że jest jakimś tam Krewerem, Schmajerem. Natomiast no, w ten sam sposób może opowiadać równie dobrze o skokach narciarskich, jakie to oddawał dalekie skoki na wielkiej krokwi. Może opowiadać o łyżwiarstwie figurowym. Może opowiadać, jakie robił potrójne aksle. Może to wszystko robić. Może. Może dlatego, bo o sportach walki, o łyżwiarstwie i o skokach narciarskich nie wie nic. No, ale pozostaje kwestia tego, że on cały czas grypsuje na wolności. Jak zauważyliście, opowiada o jakichś zasadach, tam, o doborze słów, no różne takie tam rzeczy. No, tylko tyle, że jak się okaże, z kim dogrywa te swoje ostatnie interesy co do walk, to się może zdarzyć tak, że ta kropka spod oka przesunie mu się za ucho.